No i wreszcie jest, tak prezentuje się najnowszy Apple Watch 7 generacji, wersja 45 mm. Cześć, z tej strony Mateusz, jak widzicie, wreszcie do mnie przyszedł najnowszy Apple Watch 7 generacji. W tym roku jest to wersja 45 mm wraz z eSIM-em, także będę mógł sobie iść na przykład do lasu czy na miasto, nie zabierając telefonu. W tym roku trzeba sobie powiedzieć, że rewolucji to absolutnie nie ma, ale sama ewolucja jest dosyć mała, o czym może świadczyć fakt, że Apple tutaj nawet nie zmieniło procesora. Natomiast zobaczycie największą zmianę, bo ją się od razu widzi na pierwszy rzut oka, jest to po prostu większy ekran. Także będę chciał się przekonać w praktyce, czy faktycznie to coś daje, czy jest jakiś przełożenie na codzienne użytkowanie, no bo oczywiście Apple się chwali, że teraz mamy klawiaturę pełnowymiarową na Apple Watchu, możemy sobie z niej odpisywać na przykład na wiadomości, okej, fajna sprawa, natomiast ja już się przyzwyczaiłem do tego, że nagrywam jakieś notatki głosowe, czy też po prostu dyktuję Apple Watchowi i to mi na przykład do teraz wystarczało w zupełności, w związku z tym jestem ciekawy, jak się zmieni moje podejście, jak będę miał właśnie do wyboru na przykład teraz tą klawiaturę. Także nie przeciągając, zabieramy się za unboxing tego sprzętu, a partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep iDream, czyli autoryzowany sprzedawca produktów Apple, w którym możecie nabyć tego Apple Watcha, jak i inne produkty z logiem odgryzionego jabłka. Linka oczywiście macie w opisie tego filmu. Tak jak wam mówiłem na początku, jest to wersja 45 mm razem z eSIM. Jak widzicie, tutaj na pudełku już nie znajdziemy żadnej folii, tylko mamy wszystko jakby ekologiczne w papierze. Tutaj oczywiście jest Apple Watch, jak się domyślam, zresztą to widać po opakowaniu, natomiast tutaj mamy pasek i zacznijmy sobie może od tej drugiej sprawy. W tym roku wybrałem sobie taki pasek nylonowy, mi się w nich najlepiej chodzi, są moim zdaniem najbardziej uniwersalne, chociaż do samego biegania raczej ich nie polecam, ze względu na to, że łatwo wsiąka w nie wilgoć, czy też po prostu pot. Jak widzicie, jeśli chodzi o sam pasek, to on jest w kolorze jasnym, to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, jakiś solony beż, czy coś takiego, wraz z dodatkami żółtego oraz niebieskiego. Szczerze mówiąc, myślałem, że on się będzie trochę lepiej prezentował, no ale dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądał na moim nadgarstku, chociaż te pierwsze wrażenia mogłyby być lepsze. Najwyżej zostanę przy tym pasku z poprzedniej generacji, albo wezmę jeden ze swoich kilkunastu, czy nawet już kilkudziesięciu innych pasków, które trzymam w tym magicznym pudełku, zresztą kiedyś wam to pokazywałem. Trzeba jedno przyznać uczciwie Apple, że przez te wszystkie lata zmienili naprawdę sporo w swoich smartwatchach, ale nie ruszyli jednej podstawowej kwestii i to jest cudowne w tym wszystkim, ze względu na to, że cały czas ten klips do zegarka jest dokładnie taki sam jak przy pierwszym modelu. W związku z tym, jeśli kolekcjonowaliście paski jak ja, co roku tak naprawdę dokupując sobie, nie wiem, jeden, dwa nowe paski, no to dzisiaj już można mieć naprawdę pokaźną kolekcję i cały czas z niej tak naprawdę korzystać. Ale koniec gadania o paskach, przejdźmy do tej najważniejszej rzeczy, czyli do samego Apple Watcha. On jest tutaj dokładnie w taki sam sposób zapakowany, musimy sobie ściągnąć tylko tą plombę i od razu nam się ukazuje najnowsza koperta tego zegarka. Mówię najnowsza, no bo tak jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj tego Apple Watcha z większym ekranem. Wyjmijmy sobie go z tego futerału. W tym roku jest do wyboru 5 kolorów. Ja wybrałem go w kolorze czarnym, tym ciemnym. Chociaż powinienem w tym języku aplowskim powiedzieć midnight color, czyli taki nocny. Zresztą tutaj tych wszystkich konfiguracji jest naprawdę bardzo dużo. Ich ceny zaczynają się od 2000 zł za wersję aluminiową 41 mm. Natomiast później no, możecie zmierzać nawet do tych wersji najlepszych, tytanowych tak naprawdę, które kosztują już dobre kilka tysięcy złotych. Oczywiście w środku są jeszcze stalowe wersje, można także w nie inwestować, mają lepsze wykonanie, ale w zasadzie niczym innym się nie różnią. Tak samo jak wersje Nike, one tylko się różnią tak naprawdę paskiem oraz tarczą, która jest dostępna w samym systemie. Powiem wam, że to po prostu jest najbardziej uniwersalne, co może być w zasadzie. Taki kolor pasuje pod wszystkie opaski, pod wszystkie iPhony, jakie macie. Oczywiście macie do wyboru jeszcze na przykład niebieski, zielony, ale wtedy trzeba się zawsze zastanawiać, czy na przykład pasek, który sobie dobierzecie, będzie na pewno się komponował, albo na przykład jak wymienicie sobie iPhona w przyszłym roku na jakiś inny kolor, to czy też będzie to fajnie współgrało, a czarny to czarny, no zawsze do wszystkiego pasuje. No i z drugiej strony te czerwone obramowanie wokół samej koronki, to też dodaje takiego fajnego sznytu w połączeniu właśnie z tą czarnym. Tak jak wam mówiłem, zmienił się oczywiście ekran, jest teraz większy. Włączmy go sobie w takim razie. Zresztą ja go zaraz będę musiał skonfigurować, żeby tutaj więcej wam opowiedzieć o tych funkcjach, które się znalazły w tym modelu. Natomiast zanim się uruchomi sam ten Apple Watch, to jeszcze sobie zobaczmy, co jest w samym pudełku. Niestety Apple nie dodaje, z tego co pamiętam, naklejek do Apple Watchy. To jest akurat średnie, wydawać by się mogło, że to przecież produkt jak każdy inny. Jeśli dodałem do nawet jakichś małych akcesoriów swoje naklejki, to tutaj również powinny być, a niestety nie ma. Natomiast jest dużo lepsza rzecz w samym opakowaniu, czyli ładowarka MagSafe. Ma ona oczywiście wejście USB typu C, natomiast tutaj to nie jest najważniejsze, ze względu na to, że też się zmieniło samo wykonanie tej końcówki, którą przytwierdzamy do samego Apple Watcha, bo ona jest teraz aluminiowa, a nie plastikowa i potrafi naładować szybciej Apple Watcha o około 33%, aniżeli w wersji 6.
jest o tyle ważne, że dla każdego bateria w Apple Watchu czy w każdym innym smartfonie to jest pewnego rodzaju pięta Achillesowa. Niektóre zegarki sobie lepiej z tym radzą, niektóre gorzej. W przypadku Apple Watcha ja go i tak codziennie ładuję, kładąc się na przykład spać, bo ja po prostu nie śpię z tego typu sprzętami. Nie lubię ani w żadnych opaskach, smart opaskach, ani właśnie w zegarkach. Jednak ta funkcja nie jest dla mnie, takie monitorowanie snu. Może się kiedyś do tego przekonam, kto wie. Natomiast dla osób, które chcą cały czas mieć mimo wszystko takiego Apple Watcha na swoim nadgarstku, no to jest bardzo ważna sprawa. No i teraz będą mogli sobie doładować od 0 do 80% tego Apple Watcha w około 45 minut. Tak to wychodzi z różnych testów. Zresztą Apple się tutaj chwali inną statystyką, że można podłączyć ten zegarek na niecałe 10 minut, bodajże 8, i on wytrzyma przez cały sen, czyli przez kolejne 8 godzin. Natomiast tak jak wam mówię, tutaj jest wymagany ten nowy dodatkowy zasilacz, w związku z tym, jeśli byście go chcieli nabyć, to też to możecie zrobić na oficjalnej stronie Apple, z tego co wiem. No i jak widzicie, sam Apple Watch już się uruchomił, natomiast muszę go sobie skonfigurować, przenieść rzeczy z kopii z tego zegarka, także zaraz to zrobię i już do was wrócę. No i wreszcie jest, tak prezentuje się najnowszy Apple Watch 7 generacji, wersja 45 mm. To największa nowość, czyli wyświetlacz, faktycznie robi wrażenie, strasznie duży już jest ten ekran. W porównaniu do pierwszej wersji, która wychodziła w rozmiarach 38-42, no tutaj już mamy 0,3 mm więcej i to faktycznie widać. Dodatkowo mamy zmniejszone ramki, przez to sama wyświetlana treść, ten obszar roboczy jest rozciągnięty do niemalże całego ekranu. Lepiej na pewno się wprowadza pin, łatwiej jest teraz odblokować wasz zegarek, natomiast spodziewałem się już, że w tej wersji jednak uświadczymy na przykład Touch ID z boku obudowy, dzięki czemu łatwiej po prostu by było odblokowywać ten sprzęt i tak dalej, no ale Apple niestety dalej nie daje nam takiej możliwości, szkoda. Design oczywiście za mocno się nie zmienił, ten zegarek fajnie wygląda, ale jednak brakuje mi takiego odświeżenia. Szkoda, że Apple zostało moim zdaniem przy tym starym designie. On jest sprawdzony, on jest ładny jak na kwadratowy zegarek, mi się akurat to podoba, że są takie kształty, wiele osób jednak jest przekonanych do okrągłych tarcz, okej, kwestia gustu, natomiast wydawać by się mogło, że powinno już być jakieś takie większe odświeżenie, tak jak w przypadku właśnie iPhone'ów 12 rok temu. No tutaj tego niestety zabrakło, nie wiem czy przez problemy z dostępnością, z mocami produkcyjnymi, na to wszystko się zanosi mówiąc szczerze, no bo Apple przecież miało problem z produkcją w ogóle tego Apple Watcha, który zmienił się naprawdę niewiele, a jak widzieliście, premiera była przeniesiona, a już teraz są terminy dostaw, jeśli nie zamówiliście w przedsprzedaży na dobre kilka tygodni, trzeba rezerwować sobie czas. W związku z tym wydaje mi się, że prawdziwą rewolucję dopiero uświadczymy za rok, jak Apple zdąży jakby nadgonić te wszystkie moce produkcyjne i tyle. Oczywiście, może tutaj się pojawić pytanie, czy warto w takim razie wymieniać swojego poprzedniego Apple Watcha na tę nową konstrukcję. Jeśli macie szóstkę, absolutnie nie. Jeśli macie piątkę, to też wydaje mi się, że nie. Jeśli macie starsze Apple Watcha, tak jak na przykład ja nie zmieniałem swojego Apple Watcha od czwartej generacji i tutaj już naprawdę widać przeskok, jeśli chodzi o możliwości, funkcje, które są zaimplementowane do tej nowej konstrukcji, funkcje zdrowotne, czy też na przykład Always on Display, ten zegarek dalej tego nie miał. W związku z tym tutaj odpowiedź jest prosta, natomiast jeśli kupujecie swojego pierwszego Apple Watcha, no to tutaj się jeszcze trzeba zastanowić nad tym na przykład, czy nie wystarczyłby wam Apple Watch SE. On jest troszeczkę tańszą opcją, a też ma bardzo dużo takich podstawowych funkcji, które większości użytkowników, nawet też mi mówiąc szczerze, wystarczyłyby do takiego normalnego funkcjonowania. W tym roku w ogóle nowa wersja SE nie wyszła, być może doczekamy się drugiej w przyszłym roku, natomiast to dla osób, które naprawdę nie chcą za dużo wydawać, a chcą po prostu mieć taki gadżet, który pomoże im w takich codziennych czynnościach, bez jakby takich dodatkowych bajerów, w zupełności wystarcza. Niemniej, jeśli macie trochę więcej gotówki, no to wiadomo, że czasem najlepiej jest sobie zainwestować w ten najlepszy sprzęt, który ma najwięcej funkcji, bo patrząc przyszłościowo, no to on po prostu jakby najdłużej wytrzyma, czy po prostu będzie dłużej na topie pod względem jakby swoich możliwości. No bo mówiąc szczerze, w tym roku Apple naprawdę tutaj niewiele zmieniło. Niech o tym choćby świadczy fakt, że nie zmienili nawet procesora, nie ulepszyli go. Pewnie są już jakieś bariery, których się nie da przeskoczyć. Zresztą szóstka była, czy nawet jest bardzo szybkim, wydajnym zegarkiem. Ciężko jej zarzucić, że się zacina, że jakieś aplikacje się nie włączają. Tak czasami bywało przy tych starszych, że wraz z nową aktualizacją systemu był problem z włączeniem się Messengera i tak dalej. Tutaj w przypadku piątki, szóstki absolutnie nie ma takich problemów. Natomiast oprócz tego, że mamy większy ekran oraz też przeładowanie, Apple jeszcze zmieniło między innymi wytrzymałość tych swoich modeli, ze względu na to, że teraz odporność na pęknięcia jest po prostu większa. Apple zaimplementowało ponad 50% grubsze przednie szkło, w związku z tym być może przy jakichś takich walnięciach, na przykład w stół, jakiejś krawędzie, czasami się tak zdarza, nie powinien się ten ekran od razu potłuc, chociaż wiadomo, to zależy od szczęścia. Natomiast z drugiej strony i tak może on się rysować, w związku z tym jednak
polecam Wam, i sam to pewnie zrobię szybko, kupić jakąś folię na ten zegarek, ze względu na to, że jednak takie urządzenia no, lubią się rysować przez to, że cały czas gdzieś nim machamy, cały czas mamy kontakt, nie wiem, ze stołem i tak dalej. Jest tu oczywiście wyświetlacz OLED Retina, natomiast jest on teraz jeszcze jaśniejszy aniżeli w poprzednich wersjach i Apple się też chwali tym, że przy włączonej funkcji Always on Display ten zegarek jest teraz 70% jaśniejszy w jakichś pomieszczeniach, na opuszczonym oczywiście nadgarstku. Wspominałem Wam również o tym, że w tym modelu mamy możliwość wykorzystywania większej przestrzeni w tym zegarku poprzez to, że mamy na przykład klawiaturę do odpisywania na wiadomości, ale to raczej w recenzji Wam powiem, czy faktycznie działa, jak się jakby to sprawuje na co dzień, czy się po prostu z tego korzysta. No i sam ten sprzęt oczywiście jest odporny na wodę, w związku z tym do 50 metrów możecie z nim nurkować, więc wyjście takie luźne na basen, czy wzięcie go po prostu pod prysznic, jak się myjecie, nie powinno być żadnego problemu. No i dodatkową taką funkcją to, że jeśli wsiądziecie na rower, i to ten normalny, i ten na przykład stacjonarny na jakiejś siłowni, Apple Watch sam powinien wykryć od razu to, że pedałujecie i rozpocząć Wam trening, a w momencie, w którym wywalicie się na tym rowerze, to też powinien wykryć ten upadek i ewentualnie wezwać karetkę. To jest jakby rozszerzona funkcja wykrywania upadki, która już była od bodajże wersji 4 na Apple Watchach, że właśnie dla starszych osób można sobie włączyć taką funkcję, która pozwala jakby w takich nagłych, krytycznych sytuacjach wezwać służby. No i warto tutaj wspomnieć, że do nowego Apple Watcha trafiły 3 nowe tarcze. Jedna taka specjalna z trybem portretowym, dzięki któremu jesteście w stanie najpierw zrobić zdjęcie właśnie w tym trybie, na przykład na iPhone'ie, i później jesteście w stanie właśnie użyć tego zdjęcia i gdzie godzina będzie po prostu pod daną osobą, a za tłem, które widzicie. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale chyba to widać po prostu najlepiej w przykładzie tego zdjęcia, które właśnie Wam pokazuję. Efekt może być bardzo ciekawy, tylko też zdjęcie musi być dobrze zrobione, w dobrych proporcjach, aby ta godzina idealnie się mieściła. Także ogólnie ten nowy Apple Watch naprawdę świetnie się prezentuje. Jeśli nie mieliście żadnego zegarka, smart zegarka, to będziecie, wydaje mi się, naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni i zaskoczy Was wieloma możliwościami. Natomiast jeśli mieliście poprzednią generację, no to nie, tutaj nie będzie dla Was przeskoku, więc bez sensu jest go wymieniać. No dla mnie po tylu latach to już jest naprawdę dosyć duży przeskok z tego zegarka na ten, w związku z tym ja odczuwam tak naprawdę jakby ogrom tych nowych możliwości. Jeśli będziecie kupować swój zegarek, oczywiście możecie to również zrobić w sklepie iDream, który jest autoryzowanym sprzedawcą tych zegarków i nie tylko w zasadzie, bo to jest autoryzowany sprzedawca wszystkich produktów Apple, to dobrze się zastanówcie nad wersją, ze względu na to, że tą mniejszą raczej polecam kobietom, ze względu na to, że mają mniejsze dłonie, mniejszy nadgarstek, natomiast z drugiej strony się zastanówcie, jaki pasek sobie wybrać. Ja nie polecam, szczerze mówiąc, tych Solo Loopów, ja ich strasznie nie lubię. Dużo lepszą opcją są moim zdaniem te uniwersalne nylonowe paski, natomiast zastanówcie się dobrze nad kolorem, bo ja jestem z tego średnio zadowolony, no ale trudno. No i pamiętajcie o tym, że jeśli Wasz operator komórkowy wspiera eSIM, czyli na przykład jest to Orange, T-Mobile albo powoli Plus, Play niestety dalej nie, no to możecie się zastanowić nad wyborem wersji eSIM, w związku z tym będziecie mogli zostawić Wasz telefon w domu, iść sobie na przykład pobiegać i móc na przykład rozmawiać z kimś przez telefon, a raczej przez zegarek, a z drugiej strony będziecie mogli sobie na przykład streamingować muzykę, robić wszystko jakby w oparciu o internet. Także tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Jeśli chcielibyście nabyć ten zegarek, to linka oczywiście macie w opisie tego filmu do sklepu iDream. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, ja będę to wszystko sprawdzał i za kilkanaście dni, myślę, pojawi się recenzja tego sprzętu i odpowiem Wam na wszystkie pytania. Także do zobaczenia, cześć!